Znaczy, powiem tak, przy tym, co się teraz dzieje w Arcie, to można było się tego spodziewać, że będzie obóz i w Anglii, i może jeszcze Warta poleci do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dzieje się bardzo dobrze, wszystko jest na najwyższym poziomie, praktycznie jak w Ekstraklasie, także myślę, że to są rzeczy normalne. Może kiedyś to były rzeczy nienormalne, ponieważ Warta nie było stać na nic, a tym bardziej na takie wyjazdy. W tej chwili jest bardzo dobrze i tak dalej. No przynajmniej wczoraj po rozmowie tutaj z prezesem tego klubu, do którego przyjechaliśmy jakby w odwiedziny do tego miasteczka, było widać, jak zaprowadził nas na stadion, z jaką pasją opowiadał o tym, jakie tutaj się grało mecze i ile ludzi przychodziło i że nawet na dachach mimo przepisów PHP oglądali niektóre spotkania, na przykład z Manchesterem United, to można było właśnie zauważyć to, że ci ludzie troszeczkę inaczej do futbolu podchodzą i faktycznie, ale to jest dopiero tak naprawdę drugi dzień, także jeszcze nie mieliśmy tu styczności z ludźmi i z wieloma rzeczami na miejscu. Myślę, że tu będzie można się więcej wypowiedzieć pod koniec zgrupowania. Mhm. Myślę, że tak. Wszystkie treningi, które miały się odbyły. Cały czas bardzo mocno przykładamy się do treningów, trenujemy bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że już teraz powoli będziemy luzować, żeby więcej piłkarskiego treningu było i taka jest prawda, że coraz bliżej jesteśmy ligi, jeszcze przed nami jeszcze wcześniej Puchar Polski, na którym musimy być 100% przygotowani i gotowi, także na razie wszystko przebiega zgodnie z planem. Myślę, że tak, to są bardzo ciekawe wzmocnienia, mimo to, że są to młodzi chłopacy, ale taki był cel, żeby odmłodzić skład Warty. Są bardzo, bardzo perspektywiczni zawodnicy, ale oprócz tego, że perspektywiczni, oni dzisiaj już pokazują wysoką klasę i że potrafią grać w piłkę. Także ja myślę, że to będą bardzo duże wzmocnienia Warty. To znaczy, ja powiem tak, to nie ma przypadku, że od lat awansują zawsze zespoły doświadczone i wcale nie tak bardzo młode i tych młodych zawodników w tych doświadczonych zespołach, które robią co roku awans do ekstraklasy, za wielu ich nie gra, ale to nie znaczy, że ci młodzi zawodnicy nie mogą być tak dobrze albo nawet lepsi od tych starszych. I myślę, że Warta chce spróbować tego właśnie, żeby próbować młodym składem powalczyć jak najwyższe cele. Ale poza młodymi zawodnikami jest jeszcze kilku bardzo doświadczonych zawodników w Warcie, którzy są i dają radę i muszą wziąć na barki tą odpowiedzialność za ten wynik. Tak, tutaj ambicje sportowe nie pozwalają nam powiedzieć nic innego jak to, że Warta będzie się biła o najwyższe cele. Ja myślę, że zespół mamy bardzo dobry i pewnie niektórzy nam zarzucą, że mówimy to co sezon, ale taka jest prawda, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i fajnie, że tak się dzieje, że wszyscy w klubie wiedzą o tym, że to nie jest tak łatwo zrobić awans do ekstraklasy, że to jest potrzebny czas na to. I ja myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego, żeby ten zespół na awans do ekstraklasy stworzyć i mam nadzieję, że to będzie właśnie ten sezon.